dzisiejszym od godzin porannych prowadzone są na drogach powiatu działania TRAK. W tych działaniach pomaga nam Straż Graniczna. Policjanci, strażnicy graniczni kontrolują samochody. W większości są to samochody ciężarowe lub busy przewożące osoby. Kontrole te są ukierunkowane na to, aby wyeliminować z ruchu pojazdy niesprawne technicznie, osoby kierujące potem alkoholu takimi pojazdami, szczególnie właśnie w tej chwili, kiedy zbliżają się wakacje, kiedy tych pojazdów będzie coraz więcej, policjanci, strażnicy graniczni będą eliminować pojazdy niesprawne technicznie, których kierowcy nie dopełnili obowiązku czy wyposażenia pojazdu w odpowiedni sprzęt lub też dokumentację do przewozu osób czy towarów. Te działania będą trwały dzisiaj do godziny 24. Podsumowanie tych działań będziemy wiedzieli już jutro. Funkcjonariusze biorący udział w działaniach zatrzymują dowody rejestracyjne w większości za zły stan techniczny pojazdów, również takich kierowców karają mandatami.